Dany jest trójkąt, w którym znamy dwa kąty wewnętrzne, znamy ich miary i znamy długość jednego boku. I uwaga, uwaga, niniejszym publicznie oświadczam, że jestem w stanie obliczyć wszystkie pozostałe wartości dotyczące tego trójkąta tylko na podstawie tych danych. Wszystkie pozostałe długości boków i miary kątów, których nie znamy. Jeżeli w dowolnym trójkącie dane są miary dwóch kątów i długość dowolnego boku, to jesteśmy w stanie obliczyć długości pozostałych dwóch boków i oczywiście miarę trzeciego kąta. Ciekawe, czy wiecie już, jak obliczyć miarę trzeciego kąta. No to po kolei. Zrobimy to przy pomocy twierdzenia sinusów. W przyszłości, w jednym z kolejnych filmów, udowodnimy twierdzenie sinusów, ale dzisiaj bez dowodu po prostu zastosujemy je w sposób praktyczny. Twierdzenie sinusów to bardzo prosta sprawa. Mówi, że w dowolnym trójkącie stosunek sinusa kąta do długości przeciwległego boku jest stały. Czyli w tym trójkącie ten kąt ma miarę 30 stopni, ten kąt ma miarę 45 stopni, ten kąt ma miarę 180 minus 45 minus 30 stopni, czyli 180 minus 75, czyli 105 stopni. Oznaczmy boki trójkąta, ten niech ma na imię A, czyli jego długość wynosi A, ten bok oznaczmy jako B. I jeszcze raz, twierdzenie sinusów mówi, że w dowolnym trójkącie stosunek sinusa kąta do długości przeciwległego boku jest stały, czyli dla wszystkich kątów i boków taki sam. Czyli sinus kąta 30 stopni podzielone przez długość boku leżącego naprzeciwko tego kąta równa się sinus 105 stopni przez długość boku leżącego naprzeciwko tego kąta równa się sinus 45 stopni podzielone przez długość boku leżącego naprzeciwko tego kąta przez B. No i jeżeli teraz chcemy wyznaczyć A, to rozwiążemy to równanie, a jeżeli chcemy wyznaczyć długość boku B, to rozwiążemy to równa się to. Rozwiążmy po kolei obydwa te równania. Ile wynosi sinus kąta 30 stopni? Może pamiętacie tę wartość z okręgu jednostkowego, albo z trójkąta prostokątnego 30, 60, 90 stopni, albo z tabelek z podstawowymi wartościami funkcji trygonometrycznych? Jeżeli nie pamiętacie, możecie użyć tablic albo kalkulatora. Sinus 30 stopni 0,5. Sinus 30 stopni to 1 druga. 1 druga podzielone przez 2 to 1 czwarta. Lewa strona tego równania to 1 czwarta równa się sinus 105 stopni podzielone przez A. Możemy obydwa równania rozwiązywać jednocześnie. 1 czwarta równa się sinus 45 stopni podzielone przez B. Sinus 45 stopni to jedna z tych wartości, którą powinniście pamiętać, wynosi pierwiastek z 2 przez 2. Możecie sprawdzić w tablicach albo przy pomocy kalkulatora obliczyć przybliżoną wartość dziesiętną. Wyznaczmy z tych równań A i B. Możemy obydwa równania zapisać jako odwrotności. Odwrotność 1 czwartej to 4. Odwrotność prawej strony to A przez sinus 105 stopni. Aby wyznaczyć A, wystarczy pomnożyć obydwie strony razy sinus 105 stopni. Czyli 4 razy sinus 105 stopni równa się A. Tym razem od razu skorzystajmy z kalkulatora. 4 razy sinus 1,05 równa się, zaokrąglijmy do najbliższych setnych, 3,86. A równa się około 3,86. Zapiszmy tę wartość również na rysunku. Wygląda na to, że się z grubsza zgadza. Tu mamy dwa, kąty mniej więcej odpowiadają rzeczywistości, czyli ta wartość wygląda na wiarygodną. Gdyby to było 1,5 albo 37, to powinniśmy się zastanowić, czy gdzieś nie popełniliśmy błędu. Ale jest ok. Teraz B. Odwrotność 1 czwartej to 4 równa się B przez pierwiastek z 2 przez 2. Możemy obydwie strony pomnożyć razy pierwiastek z 2 przez 2. Otrzymamy B równe 4 razy pierwiastek z 2 przez 2. Albo inaczej, B równe jest 4 razy sinus 45 stopni. Możemy zapisać, że B równe jest 2 pierwiastki z 2, albo możemy zapisać wartość dziesiętną. 2 pierwiastki z 2 równa się 2,83, jeżeli zaokrąglimy do najbliższych setnych. B równa się około 2,83 i zapiszmy znowu tę wartość na rysunku i znowu wygląda to na dosyć rozsądne rozwiązanie.
Przydatne w twierdzeniu sinusów jest to, że jeżeli mamy dane miary dwóch kątów w dowolnym trójkącie i długość jednego boku, to możemy na tej podstawie obliczyć wszystkie pozostałe wartości. Albo odwrotnie, jeżeli mamy dane długości dwóch boków i miarę jednego kąta, to również na tej podstawie możemy obliczyć wszystkie pozostałe wartości. Pozostałe nieznane długości boków i miary kątów.